Witam w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Carbon. Dzisiaj zaczniemy, bo nie licząc z jednego terenu, który będziemy zdobywali, weźmiemy udział w wojnie ulicznej. No, to będzie bardzo długi wyścig po całej praktycznie dzielnicy, więc to będzie długi wyścig. No, ale cóż, zapewni on nam na pewno duże pieniądze. Te 10 tysięcy się bardzo przyda w późniejszej części gry. Jak widać, wciąż jestem jeszcze w swojej majcie, która jest, co prawda jest już na innym poziomie niż większość aut, z którymi konkuruje, ale jest autem za to mocno podrasowanym, co może być sporą korzyścią. Widać jeden z mostami ostro walczy. Tu mi trochę drogę zajechał. Ten Aston tak dziwnie pojechał na mnie, bo teraz ładnie odpuszczę tego do ducha. Został już tylko ostatni zawodnik. I już jestem na prowadzeniu. Tak, jak wiecie, mamy już jedną dzielnicę za sobą. Niestety w losowaniu nie dojdzie nic jakoś specjalnie ciekawego, bo tylko tam troszkę kasy i jeżeli dobrze pamiętam, więzienie za darmo. I wolałbym, jakby auto miało dodatkowe to prawo konfiskaty, to by się mogło bardzo przydać w przypadku lepszej pury na późniejszą część gry. Tak, teraz robimy wojnę wyścigową. Chyba naprawdę chyba będę to robił nie jednocześnie przez jedną konkretną dzielnicę, tylko po prostu będę miał raz terytoria te ulicy 21 i TFK, bo nie chcę się mówić tej angielskiej wersji. No, tak mniej więcej sytuacja wygląda, a my już dochodzimy do końca pierwszego okrążenia. Pamiętam, jak byłem trochę młodszy i jak robiłem tą wojnę wyścigową, to bardzo długo mi to schodziło. Nie mogłem kiedyś znieść, że mogło tyle trwać. Ale dzisiaj już jestem w stanie spokojnie wytrzymać te 2 minuty na jedno okrążenie i gdzieś zaczyna padać. Ale to jest for speed, więc jak te warunki nie wpłyną gwałtownie na zmianę stylu jazdy. Przynajmniej taka jest nadzieja. Ktoś miał biec w ten zaniku, więc żaden problem, bo ewidentnie teraz on nie traci. Ale widać, że nie specjalnie żaden z samochód drogowych jedziemy, to nie mógł stać bardzo drogi do mnie. I chciał mnie w auto nie przenić, ale mu się ten zamiar nie udał. Bo jednak moja Mazda, choć ma już trochę przebiegu, wciąż sobie dobrze radzi. Właśnie trzeba będzie niedługo troszeczkę prowadzić do niej małych zmian, bo w celu zmniejszenia zainteresowania policji wypada podjąć ten krok. No ciężko się będzie pozbyć tak ładnego wzoru. Tam widać trochę szczęśliwie zablokowałem Mustanga przed próbą wysiedzenia mnie. I ostatni jest będzie polega na blokowaniu Mustanga, żeby mnie nie przyjdzie na ostatniej prostej. Tam odrobinę odjechałem, ale on ma dużo większą moc niż ja. To może się okazać jego skuteczną bronią, ale czy jej zdążył użyć? To jest widać, czy nie daje rady, ale nie zdążył. Wygrywamy ten wyścig. Więc czas na pierwszy wyścig. Tylko się rozejrzeć, czy to jest to naklejki, to nie ten chciałem.
ten chciałem. To jest sprint? Tak, sprint. Więc musimy wziąć swojego stopera i to z nim pojedziemy pierwszy wyścig w Palmont. Bo jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak, to chyba ta dzielnica właśnie TFK. Mam tylko nadzieję, że będę w stanie i nie coś ścisnąć. Będę bardzo ładnie wyrwał na starcie. Jestem zadowolony. Wow. To było bardzo gwałtowne z mojej strony. Wow. To było... No się obawiałem tych manewrów i tego tak. Tutaj już troszkę inaczej się jeździ niż downtown. Neville, do ataku. Dziękuję. Jak widać, stoperzy naprawdę mogą pomóc. Oj, oj, oj. To nie był dobry pomysł. Ale widać, że przeciwnicy też chyba na tym sprzeciwili. Niestety lider jest bardzo mocno z przodu. Ale jeszcze mamy trochę czasu, zanim wyścig dobiegnie końca, więc jeszcze mamy też czas, żeby go dogonić. Ale mój teammate jest dopiero szósty, to nie jest dobrą wiadomością. Niestety nie mam nic robić, nie mam za bardzo jak uciec w szybszym rewalu. Kolejny trójki. Ale widać, że oni mają taką moc, że na niewiele się nam tu da. Colin jest blisko. Wiedziałem się, Ary przydało na lidera, tak niż na właśnie jego. Zresztą widać, już dojeżdża. Teraz trochę obtarcia. To jest też miejsce, ja pamiętam razem to bardziej płaską linią. Bez tego specjalnego zniesienia. Cholera, nie mamy już szans w tym wyścigu. No niestety, nie udało nam się. No nic, ja spróbuję pojechać jeszcze raz. A dalszą realizację zobaczycie już za chwilę. So, how long did it take you to spend all that money you took from me? Ignorancki typ. Eleven o'clock, who's ringing my phone? I'm just cool, laid back like Nina Simone. And that's fresh, fresh, fresh. Czas nadchodzi. No ostatecznie udało się mi pokonać i to całkiem szybko. Teraz czas no na kolejną rundę na zawody torowe. I tym razem spróbujemy to zrobić już z pomocą tego samego. Bo jak wiecie, na zawodach torowych wolę zjadowce, ale trzeba zrobić wyjątek czasem. Zobaczymy się teraz, moja manka. Ponownie zrobi to co poprzednio. Czyli zdoła wygrać o głos. Oj, niestety chyba zawsze nie wyrwałem nitro. A tu jeszcze jeden z rywali przylokował, czyli jedynie za wcześnie wyrwałem. I widać tutaj, że na zakrętach mam znaczną przewagę nad nimi. Ale na prostych mają mnie naraz. Tu
by się przydał drafter, a nie żaden pozostały według mnie. Bo właśnie tutaj najbardziej widać braki w mocy mojego samochodu. Ojojoj, to mi kompletnie nie wyszło. No, tą bramę pamiętam. Tutaj niejedne manewry się odbywały. Już odjechałem od nich, ale były to lekko zaskoczony, ale to jest wiktorowy, więc nie ma się co peszyć, tylko trzeba jechać naprzód. Widać, że jest blisko, ale nie będę go wyrwał do tyłu, bo moglibyśmy na tym stracić i co dać to linię. Wolę się tam nie mieszać. Jestem pewien, czy by okazało się to dobrym pomysłem. Ale mam jeszcze inne okrążenie, by to spróbować. Pierwsze okrążenie za nami. Nasza dwójka prowadzi. Mamy trochę przewagi nad następnym, ale nie wiadomo na jak długo. Jeszcze deszcz zaczął padać. Odjechaliśmy już trochę, już była sekunda, teraz dwie są. Chociaż widać, że na prosty odrabiają. Wow! Ale teraz nas przyjechał. No, pora go strącić. Już go nie ma. Możemy cisnąć. To jest właśnie bardzo fajne w stoperach, że mogą ich roztrącać. Się na testy rywal. Ale czy nas dogoni? Dobra, czas skorzystać ze skrótu. I prosto ze skrótu spadamy na linię mety, wyciężając. Zbywamy więc karoserię. Zbywając pierwsze, tutejsze terytorium. Będzie jeszcze jeden filmik, tak, ale tym razem z Dariusa. You got it, kid. I always said you did. Now the others are starting to believe too. Don't give up now, you're close. O, jesteśmy blisko. Krótko i ciebie dorobimy. Oho, będzie walka. Na sprincie. Wracamy do Danta. Ruszamy. O, bądź. Tak to się robi. Na razie mam przewagę, więc jest okej, ale stanie na jak długo. Ojojojoj. To nie był najpomyślniejszy manewr. Nie widać, że już jakiś dog, standard nie ma. Ale poczekajmy, aż Neil tu będzie, to my go tu strącimy. Bo ile nie odjadę za bardzo. Widać, że sobie ewidentnie radzę, czego jest zadowolony. Mam już solidną przewagę na Bogu, ale wiem, ja już go zaatakował.
Ale już obaj nie zdążą zajechać, bo już tu jest mecha. Więc zostało nam jeszcze jedno terytorium, ale jest to punkt kontrolny. Więc to będzie i to jeszcze długi, więc chwilę nam to zajmie. Miejmy nadzieję, że się uda. Zrobimy nitro. Teraz grę. I ponownie nitro. Niech się nitro naładuje. Użyjemy go. Troszkę użyjemy go tutaj. I użyjemy go też trochę na następny prosty. A i tak już na pewno żeśmy dojechali. Ale mam nadzieję, że to nie jest podpucha, że tam mamy czas. A na przykład, nie wiem, punkt czy dwa dalej. Będziemy musieli się mieć tutaj na milisekundy. Nieraz już się tak zdarzało. W moim przypadku. Teraz możemy wyrwać do przodu. O, znam tą sekwencję. Ja jej nie lubię. No i to będzie teraz zakręt. Ale już przejechamy. Oj, zapomniałem kurczę tego drogi. To możemy nie poznać. Ale czasu znowu mieliśmy trochę w zapasie, więc jest dobrze. A jeszcze mała sztuczka. Oj, kolejny skrót przegapiony. Tak jest, jak się jeszcze nie zna specjalnie miasta i skrótu. Trzeba częściej jeździć z salem na wyścigu. Wiem, że mam jeszcze innego pomocnika, ale jest do sala się ewidentnie przyzwyczaiłem. No, jeżeli będzie nam tak dobrze szło, to raczej dość spokojnie uda się wyjechać. Wow. Niewiele brakowało, a mogłoby się coś źle skończyć, jeżeli chodzi o czas. Ale udało się. Ojojoj, chyba mi nie wyjdzie ten manewr. No właśnie. Kolejny skrót, ten skrót. Nieraz już sporo namieszał. Też bardziej mi chodzi o bezpośrednie wyścigi niż o takie przejazdy kontrolne. Dwie minuty w zapasie mamy. I widać, że to jest raczej pod poziom pierwszy poziom, więc radzę sobie. Ale spowalnia się raczej nazwy policyjne niż
znaczy jest to wyścigowe. Ani tak mi się wydaje. No i strzela go minuty i 12 sekund, zajeżdżamy do mety. I tym samym kończymy ten odcinek. Chyba, że coś jeszcze zdarzy. Jeszcze tak, jeszcze jeden wyścig obrońcy terytorium. Trzeba zrobić. I Neville jeszcze nas nie opuszcza. Miałem dobry start, ale zostałem zablokowany, więc niestety. To Neville miał dużo lepszy start ode mnie. Ale teraz wyrwiemy do przodu. Ale ja zrobiliśmy jedynie straty. I tracę rozpędu. Chodzi o wewnętrznej. Tak. Ale niestety musta mi zablokował. I się potem zderzył. Dzięki czemu mam teraz dużą przewagę dzięki temu zamieszaniu. A Neville wyrwał się z niego i jest drugi. Widać, że tuningowane wozy bardzo mi pasują. I sam jestem z tego zadowolony. Swoją poczciwą mazdą jestem w stanie tak dobrze sobie poradzić. Już mój teammate jest dużo ze mną. Chociaż wyszła na trzeci już jest 4 sekundy, więc jest dobrze. Wow, na milimetry. Tu się będę troszkę widać, że nie, o co tu chodzi. Nie osadziłem się w tej trasy, stąd takie duże zwolnienie. No i już nas dojeżdżają niestety. Dobra, jest za blisko. Czas zaatakować. Dobra, jego nie ma. Za Icemana będziemy zachowali. Ale to jeszcze chwilę. Zwłaszcza, że odjechałem znowu od nich. Ostatni zakręt. I wygrywamy. To jest komfortowo. I tym oto akcentem kończymy ten odcinek. Do zobaczenia już niebawem. Na razie. Hej, ooo.